Witam Was serdecznie. Taki dzisiaj odcinek sobie zaplanowałem, siedząc na podłodze, bo jest wygodniej i mniej kręgosłup boli. Jak obiecałem, tak też robię odcinek o tym, że minęły 2 lata. Tak mniej więcej, bo średnio, bo nie jestem aż w stanie sobie przypomnieć wszystkiego. Nie jestem w stanie wszystkiego Wam tu naraz opowiedzieć, bo bym musiał opowiadać drugie 2 lata. Jednak bardzo dużo się wydarzyło, bardzo było wesołych rzeczy, przyjemnych, miłych. Niektórych rzeczy było bardzo śmiesznych, a niektórych rzeczy było zdarzeń nieprzyjemnych. Także chciałbym coś opowiedzieć, taki wywiad sam ze sobą, przypomnieć sobie parę rzeczy i po prostu coś mniej więcej wspomnieć i opowiedzieć. Pierwsze, zanim przejdę do konkretów, chciałem się pochwalić, że dostałem azbestowy kot gaśniczy, stary bardzo, który pójdzie, zostanie pocięty w szerokie pasy, w takiej szerokości myślę, wystarczy. I owinę kilka nawet razy w koło komina na swoim piecyku, aby ten tym właśnie kocem gaśniczym dotykał pałatki, tak żeby ta pałatka po prostu się nie zapaliła od temperatury komina. Pisaliście, dużo osób pisało o tym kocu gaśniczym. I taki koc gaśniczy dostałem od taty. Tata oczywiście też biernie czynnie ogląda filmy, więc pamiętam, że ten koc gaśniczy był u mnie za dziecka jeszcze w garażu. Także co, no przywiózł mi go w końcu, na coś się przydał po tylu latach. Przyda się na właśnie zabezpieczenie komina. Także takie coś czeka mnie, jeszcze trochę dłubaniny przy tym. A jeszcze mam pomysł co do pałatek, bo te pałatki są nowe i nie są wyrobione, można powiedzieć. Więc zapinanie guzików w tej pałatce stwarza naprawdę wielkie wyzwanie i bardzo długo to czasu zajmuje, bo trzeba tam siedzieć i 2 palcami wciskać te guziki, bardzo ciasno one wchodzą. Do tego przemyślałem sprawę. Jedną stronę, jak już zauważyliście na ostatnim filmie, gdy rozstawiałem ten namiot z pałatek, że jedną stronę już miałem spiętą, a tą stronę, przez którą wchodzę, była rozpięta i ją ewentualnie trzeba zapinać i rozpinać, gdy chciałbym wejść i zamykać się w zimę na przykład w środku, czy podczas deszczu, aby mi tam woda nie naleciała do środka. Jednak no trochę to schodzi i zanim to wszystko rozepnę do końca tak, aby mógł wyjść, to już tej wody, tego deszczu spokojnie naleci i to bardzo, bardzo, bardzo sporo. Dlatego pomyślałem, żeby zamontować tam zamek błyskawiczny. Tych pałatek nie będę nosił jako pałatek, jako płaszczy przeciwdeszczowych, więc można na stałe już wszyć zamek w tym miejscu. I dlatego no, będę myślał nad tym i na pewno będę to robił. Dzisiaj zajmuję się fajnymi rzeczami, ponieważ od dawna szukałem dobrego materiału twardej skóry, albo skóropodobnych na pewno, bo naturalnej skóry to ciężko będzie mi zdobyć. Ale szukałem takich materiałów, znalazłem fajną skórę, z którą już dawno chciałem sobie takie na ręce porobić, jak to mieli nie tylko wikingowie różni, takie. No, jest to fajne, bo podczas pracy nie ocierają się ręce. No i dosyć fajnie to wygląda, takie stylowe. I chciałem coś takiego swojego zrobić. Zrobiłem na początku z bardzo miękkiej, w sumie można powiedzieć gumowej, bo to jakiś plastik, a nie skóra. No, ale skóropodobne z materiału na zapięcia, na klamerki. Jednak no, nie zdało to rezultatu. To się ruszało, zwijało, zaginało. Zmontowałem o tym film, jak to robię. I to jakieś z miesiąc temu. Jednak no, nie upubliczniłem go, bo wyszło dziadostwo. Dzisiaj całkiem przypadkiem znalazłem dosyć twardy materiał, no dosyć nawet, bardzo twardy bym powiedział, z fajną wyściółką w środku, miękką, także od środka nie będzie podrażniać skóry. I zaraz biorę się za to i będę sobie to robił. Nie będę o tym kręcił filmu, no bo to nic szczególnego. Pociąć materiał na daną długość, porobić w niej otworki. Na początku chciałem jakieś zapinane, zamykane, a później stwierdziłem, że jak ma to wyglądać oryginalnie, to niech to będzie plecione rzemykiem
i ściągane, wiązane. Także takie coś sobie wymyśliłem, takie coś sobie dzisiaj będę robił w wolnym czasie. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować Wam. No, to od tego powinienem zacząć. Podziękować Wam za te dwa lata. Za te dwa lata, które jesteście razem ze mną. Nie wszyscy są od początku, nie wszyscy ci od początku dotrwali do końca. Bardzo, z czego jestem bardzo dumny, bardzo się cieszę, że pomimo tego, że nigdy nie starałem się nic robić pod publikę, nie starałem się robić, albo ktoś tak robi, nie starałem się robić, albo ktoś tak chce, żebym zrobił. Po prostu szedłem, miałem swoje pomysły w głowie i po prostu je realizowałem sobie w lesie. I to, co mi przyszło do głowy, to szedłem i nagrywałem. Czasem głupoty i bezsensy, całkowite dno i wodorosty, a jednak zaczęło Was przybywać coraz więcej, z czego jestem dumny, no bo to coś widocznie musi być na rzecz. Kiedyś na początku, jak tych ludzi zaczęło tak przybywać, kiedyś siedziałem, myślałem, że oni się pomylili, że to nie ten kanał, że zasubskrybowali przypadkowo, ale liczba subskrybentów okazała się, że no, że chyba nie może być przypadek, że no 5,5 tysiąca ludzi nie może się pomylić, tak? Także bardzo mi miło z tego powodu. Jestem bardzo Wam wdzięczny, że jesteście ze mną. Cóż mógłbym jeszcze dodać? Przede wszystkim chciałem Wam podziękować także za komentarze, które piszecie pod ostatnim, pod poprzednim filmem, pod tym konkursowym. No już jest ponad 300 komentarzy z tego, co się orientuję. Bardzo mi miło. I tu chciałbym Was przeprosić, ponieważ praktycznie nie odpisałem na żaden komentarz, no bo Jezu, no tyle ich jest, że musiałbym sobie z pół dnia poświęcić przynajmniej na odpisanie na te komentarze, albo i więcej. Nie jest łatwe, także odpisując jednemu, nie odpisując drugiemu, czasem mam gdzieś tam chwilę, że mógłbym napisać. Tak sam sobie wewnętrznie myślę, że zrobiłbym krzywdę tym, co nie odpisuję, gdybym tym odpisywał, dlatego nie odpisuję na Wasze komentarze, czytam je dokładnie. Za wszystkie bardzo dziękuję, niektóre są naprawdę przecudowne, przemiłe. Dlatego dziękuję bardzo. Cóż jeszcze ja mógłbym Wam powiedzieć? No dwa lata. Skąd to się wzięło, jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, oczywiście ci, co wiedzą, ci, co pamiętają. Pierwszy rok kanału to były poszukiwania za pomocą wykrywacza metali. Skąd to się wzięło? Wzięło się to z tego, że w tamtym czasie, był to listopad 2017 roku, już jakieś 4 lata, prawie 5, chodziłem już z wykrywaczem, zajmowałem się tym już od dawna dawna. Ogólnie od dziecka interesowałem się historią, no i takim kempingowaniem, bardziej na łonie natury niż na jakichś tam polach amatorowych, kempingowych czy coś w tym stylu. Dlatego to interesowałem się, w sumie jedno i drugie wyniosłem od taty, to tata mój zaszczepił we mnie. Tata przeważnie ryby, wędkarz zapalony do dziś, który uwielbia ryby, zawsze zabierał mnie gdzieś tam na te jeziora, rzeki, stawy, na dziko, czasem na dzień, na nockę, a czasem na tydzień, na dwa. Także jechaliśmy czasem z całą rodziną, czasem tylko sami. Miło spędzaliśmy tam czas, za co tacie jestem dzisiaj ogromnie wdzięczny, bo zaszczepił we mnie tą przyjemność czerpania z tej natury. No nie było żadnych wygód, a tata raczej pokazał palcem, jak trzeba zrobić i sobie szedł na ryby. To nie było. Ja dzisiaj nie wyobrażam sobie, bo ja dzisiaj nie wiem, czy córkę tak bym puścił. Poszedł sobie na kładkę na ryby, a puścił tam, nie wiem, 6-letnie czy 7-letnie dziecko do lasu i powiedział, idź nazbierać drzewa, idź poprzynoś to i poprzynoś na to. Ale no, kiedyś były inne czasy i jakoś to inaczej wyglądało. Tata tak robił. Ja szedłem, wykonywałem wszystko, rozpalałem ognisko z tatą. Najwyżej co się robiło, to chyba namiot rozkładało, tylko zawsze w tym pomagał. I co? No i tak to wyglądało. Ja coś, nie wiem, gotowało się na wodzie z jeziora, myło się w tej wodzie z jeziora, w tym jeziorze dosłownie, bo to gdzieś tam się weszło po prostu kawałek, kostkę mydła i się myłeś w tej wodzie i to była taka higiena. No i tydzień czasu czasem się przemieszkało, także fajne wspomnienia z tym związane, z który tata mnie tego wszystkiego nauczył. Pokazał co i jak upolować zająca. Kiedyś nie było to,
nie wiem, czy było legalne, ale, ale na pewno nie było jakiejś tam nagonki na to. I tam jak się zająca zapało w lesie i na ognisku się go zrobiło, oprawiło. Także, także no, takie nauki od dziecka. Dzisiaj moja córka ma ponad 10 lat. I też chciałbym oczywiście, aby przejęła po mnie z pewnością te zainteresowania, żeby przejęła po mnie nie siedzenie przed telefonem, a faktycznie czy tam przed PlayStation. A przejdź po moją pałatkę, super! No, pałatkę możesz po mnie przejąć. Także, także chciałbym, żeby też troszkę, ja już nie mówię, że musi być jakimś tam buszmenem leśnym, siedzieć w lesie, koczować, skryta w krzakach, ale żeby też ją ciągło do tej natury, żeby to szła wsłuchać się w tą ciszę, w śpiew ptaków, w szum drzew, żeby to też jej sprawiało przyjemność i radość, o, i oderwanie się od tej codzienności betonów, murów, huku, szumu samochodów i ludzi. Także, także tak to wyglądały, wyglądały początki, oczywiście z tym wygrywaczem rzeczy były, sytuacje były śmieszne, były zabawne. A co, co do filmów z poszukiwań i ogólnie całych filmów, to jestem człowiekiem, który nie ogląda YouTube'a. To jest właśnie taki galimatia z tego wszystkiego, ponieważ kręcę filmy na YouTubie, wrzucam filmy na YouTube'a, ale YouTube'a nie oglądam. Także nie oglądam, no mam tam kilka, no mam kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt zasubskrybowanych jakichś kanałów, jednak nie oglądam i tak stanowczo pewnie mam chyba z 4 kanały, które stuprocentowo oglądam, je, gdy wejdą te filmy. Nie mówię, że od razu, czasem po dniu, czasem w ten sam dzień, czasem po paru dniach. I te filmy po prostu gdzieś tam sobie oglądam. Są to 4 kanały z poszukiwań z wykrywaczami. I chyba są to z 4 kanały, jak się nie mylę, może z 5, może z 4. Takich związanych z tym leśnym bytowaniem. To co lubię i takie co oglądam. Także jest to parę naprawdę tylko kanałów, które śledzę na bieżąco, ale nie wchodzę po YouTubach, nie oglądam jakichś filmów. Bardzo często wysyłacie mi, jeśli nie w komentarzach, to na Messengera, gdzieś tam na Facebooka, linki do jakichś tam kanałów, jakiś jeden jakiegoś tam Norwega, jednego jakiegoś tam Duńczyka, jednego Amerykanina czy Anglika, którzy tam budują obozy sobie w lasach. Po pierwsze, co i chyba najważniejsze, nie czerpię i nie mam zamiaru czerpać, choćbym robił źle i popełniał błędy, to nie mam zamiaru czerpać praktyk czyjś z innego tam jakiegoś kanału, czy w ogóle od kogoś tam innego. Chciałbym uczyć się na własnych błędach, sam się przekonać, że normalne, że dopóki nie złamie się palca, to nie będzie się wiedziało, że nie trzeba go wtykać tam, gdzie nie trzeba. Proste. I tak samo jest właśnie z tym moim bytowaniem leśnym. Jeżeli coś buduję, coś robię, chciałbym zrobić to po swojemu. Od tego mam was, żebyście doradzili. Bardzo często to robicie. Nie muszę was o to prosić, bo i tak zawsze napiszecie. A to zrobiłeś źle, to mogę zrobić w taki sposób, to mogę zrobić w taki sposób. Jeżeli są te komentarze jak najbardziej mądre, to bardzo z nich często korzystam i poprawiam to. Bo sam, gdy stwierdzę, że to jest dla mnie złe i zrobiłem coś źle, to wtedy to poprawię. Jeżeli ja stwierdzę, że mi to odpowiada, to nieważne kto co pisze, tak zostaje i tyle. Taki jestem. Więc mówię, no jeśli chodzi o filmy na YouTubie, to dawno nic nie oglądam, a szczególnie swoich filmów. Więc teraz zrobię sobie po tych 2 latach maraton i codziennie po jednym filmie z całego mojego kanału będę oglądał, a jest ich ponad 300, może i nawet 400, nie mam pojęcia ile tych kanałów jest, ale jest ich sporo, w kanałów, przepraszam, filmów. I te filmy będę codziennie oglądał sobie po jednym, od początku, po kolei, jak to wyglądało, jak to, no już wczoraj oglądałem jeden, dzisiaj drugi, kupa śmiechu. I są takie posty na YouTubie, na moim kanale, na moim koncie, i w tych postach będę codziennie ten film, który oglądam, będę linka do tego
filmu wrzucał. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie obejrzeć razem ze mną po prostu. Razem ze mną. Możecie obejrzeć to, co w dzisiejszych dni oglądam ja, bo na YouTubie, na moim koncie, lecąc do samego dołu filmów, nie odnajdziecie tych filmów, które tak naprawdę są. Jest tylko do jakiegoś, nie wiem dlaczego tak jest. Poprzez aplikację jakiś tam studio YouTube dopiero mogę wejść w te filmy i one są aż od samego początku, a na kanale tego nie ma, nie wiem o co w tym chodzi, ale to nie ważne. Ważne, że można sobie to obejrzeć, pośmiać się, przypomnieć. Przede wszystkim jeszcze chciałem Wam podziękować, bo dzięki Wam na tym kanale, pomimo że dalej jestem sobą, jestem taki jaki byłem, troszkę się zmieniłem, no ale to tylko na lepsze, z tego względu, że na przykład publicznie nie palę papierosów, a już obejrzałem te dwa filmy, to tam cały czas z tą fajką w gębie, więc także no nie fajnie to wygląda. Odzwyczaiłem się od tego, dlatego mi dziwnie na to się patrzy. No a przede wszystkim oduczyliście mnie, zwracaliście bardzo często uwagę. Mi jest ciężko przekonać do czegoś, ale w końcu przekonaliście mnie tu po bardzo długim okresie czasu, żeby nie przeklinać na filmach. Niestety w tych pierwszych filmach jest pierwsze pół roku co najmniej jest nieuniknione, są tam przekleństwa. Niektóre filmy są takie, że kiedyś chciałem je po prostu wycenzurować, zrobić tam jakieś pi, ale to cały film byłby tylko pi, nawet tego nie robiłem. Także no śmiesznie to wszystko były te początki, na pewno amatorszczyzna taką całą gębą. Teraz też nie jestem żaden profesjonalista, ale wiem jak już co ugryźć, jak do czego podejść, jak co nagrać i jak to mniej więcej podkreślić, jak coś zaznaczyć, jak na coś zwrócić bardziej uwagę. No wtedy brałem telefon w rękę i co mi ślina na język przyniosła, gadałem. Śmiechu warte, no kabaret jak cholera. Dlatego śmieję się z tych pierwszych na pewno dwóch odcinków, naśmiałem się. Jest taki jeszcze jeden między nimi, ale jego nie udostępniłem i nawet nie chcę go oglądać, bo wiem, że tam no, nic mądrego nie ma na pewno. Ale co, ale jest co wspominać przynajmniej i bardzo się z tego cieszę. Co kolejną rzeczą? Co? No, jak już minął rok, gdy zrezygnowałem z poszukiwań, przeniosłem się w las. No was zaczęło przychodzić coraz więcej, zaczęło was przybywać i ja zacząłem być taki bardziej staranny. Zacząłem starać się właśnie na filmach troszeczkę dać z siebie lepiej, z takiej lepszej strony się pokazać. No bo zgrywać prostaka na filmie nie każdy lubi to oglądać. Jedni lubią takiego czysto naturalnych ludzi, a no ale bez przesady, bez jakichś tam no, naprawdę wiejskich tekstów, a czasem miałem takie. Ci, co będą śledzić odcinki po odcinkach, te, co będę udostępniał z przeszłości, to no to zobaczą, na pewno to zobaczą. No, prostota przeze mnie naprawdę przemawiała. No nic, dwa lata minęły, świetnie się z tym czuję. Nawet nie wiem, kiedy to minęło. Pamiętam, że od pierwszych odcinków było ze mną naprawdę kilka tylko ludzi. Kanał zacząłem prowadzić z tego i jedynego względu, bo już od praktycznie jakiegoś roku prowadziłem grupę na Facebooku, grupę poszukiwaczy. No i robiłem za każdym razem, gdy wychodziłem w teren, nagrywałem sobie filmy, bo w sumie odkąd sięgam pamięcią, zawsze lubiłem wszystko nagrywać. Także nagrywałem, ale nigdzie tego nie udostępniałem. Czasem jakiś krótki filmik wrzuciłem na Facebooka, a przeważnie na tą moją grupę, a przeważnie na mojej grupie lądowały zdjęcia z tego dnia, co tam znalazłem i w ogóle. Ale czasem chciałem pokazać ten teren, jak to się szuka, jak to się wyciąga, więc postanowiłem, że założę sobie kanał i będę te filmiki, co tam będę chodził, to będę wrzucał, żeby na żywo, oprócz tych znalezionych fantów, jeszcze widzieli, jakie na przykład wykopuję. Bo też nie ukrywam, było takich dużo niedowiarków, jak wrzucałem gdzieś jakieś tam zdjęcia. O, to z szuflady świeżo wyciągnięte, to nie mogłeś tego znaleźć. O, to no ja wygląda jak nówka i w ogóle, także to nie, co coś tam tego. Dlatego no nie miałem argumentów, no mogłem to olać,
ale nie miałem takich argumentów przemawiających za to, że ty faktycznie ja to wykopałem. A niektóre rzeczy faktycznie jak nowe wychodziły z ziemi. Tak się zdarza. I to często. Także są, dlatego zacząłem nagrywać te filmiki i wrzucać. Sądziłem, że tam 100 osób, które było na mojej grupie, a więc było 100 osób, które były na tej grupie i te 100 osób sądziłem, że może z 20 będzie z tego oglądać ten mój kanał. I tak było na początku, było tam chyba z 15 osób, byłem taki szczęśliwy, jak zobaczyłem, że jakiś film miał 20 wyświetleń, to była dla mnie taka radocha, jak ile tu latałem po domu jak szalony. Dominikę szturchając, patrz, zobacz ile ludzi mnie obejrzało. Dzisiaj 5,5 tysiąca ludzi, samych subskrybentów. Niektóre filmy po 45 tysięcy wyświetleń. Ogólnie milion wyświetleń, no ponad milion wyświetleń na kanał. Nie wiem jak to się stało, nie wiem kiedy to się stało. Czas, jak zawsze, przy pięknych chwilach, czas szybko mija. No i minęło. Co do dalszych odcinków, co do dalszego prowadzenia kanału, na pewno troszkę zwolnię do końca roku. Będzie tych odcinków coraz mniej. Jednak co weekend postaram się, aby były. Nawet jak będzie dobry weekend, to będą dwa filmy w tygodniu z weekendu. A jeżeli nie, to chociaż jeden. Będą oczywiście filmy z produkcji Buduj z Wikingiem, bo tych szałasów i schronień leśnych jest naprawdę multum. Chciałbym je sam oczywiście, przede wszystkim sam sobie je przetestować, spróbować je zbudować i zobaczyć jak to się robi. Może kiedyś będzie taka sytuacja w życiu, nie musi być, ale może być taka sytuacja w życiu, że takie schronienie będę musiał gdzieś postawić. Ja czy ktokolwiek, no i jeżeli chodzi o mnie, no to będę już umiał to zrobić. No jeśli chodzi o kogoś innego, no to będzie mógł też umieć dzięki temu, że nagram to na filmie. Dlatego pożyteczne, z przyjemnym, no tak to można nazwać. Tak widzę ten cały kanał. No to będzie na pewno taka seria, jeszcze te Buduj z Wikingiem. Będę starał się ich coraz więcej teraz robić. Myślę, że co drugi odcinek nawet. No i też na zmianę właśnie co drugi odcinek będą odcinki takie typowo wypadowe, gdzieś do lasu, jakiegoś włóczęgostwa, nocek w lesie, idzie zima, przyjdą śniegi, przyjdą mrozy, będę chciał sobie pospać w moim namiocie przy piecu. To z pewnością będę chciał porobić. Teraz już w tą sobotę wyjeżdżam do moich przyjaciół na nockę, do Seby, Marcina i Seby tam szwagra. Będzie fajnie, co tam nagram, to nagram. No mam nadzieję, że się uda ponagrywać trochę, że pogoda nie przeszkodzi. Że będzie fajnie, będzie wesoło na pewno, klimatycznie, wśród samych takich wariatów jak ja. Także no, sama przyjemność, z tego też postaram się zrobić jakiś fajny film. Tyle. Ja oczywiście czekam w dalszym ciągu na wasze komentarze dotyczące konkursu. No i co? I widzimy się na losowaniu już tych nagród, tych prezentów. Cóż jeszcze mógłbym dodać? No bo chciałem wywiad sobie taki sam z sobą przeprowadzić w sumie, pytając się o różne rzeczy i odpowiadając sobie na nie. Tych pytań oczywiście nie musiałem sobie nigdzie notować, bo mam je w głowie, ale czy to takie ważne jest i czy to wy chcecie to o tym słuchać, to nie wiem. Wiem, że jest naprawdę parę fajnych faktów, które chciałbym poruszyć, śmiesznych historii, które w życiu mnie spotkały podczas wypraw, podczas tego wszystkiego, gdy właśnie nagrywałem YouTube'a. Tak, no było tego mnóstwo. Najwięcej chyba przygód, wrażeń i atrakcji zapewniły mi 3-tygodniowy wyjazd rowerem dookoła Polski, który no przyniósł mi wiele nauki, bo pojechałem jako typowy amator
który rowerem nie zrobił więcej w dzień niż 5 km czy 10. I to fatbike'iem. Nagle mi odbiło, że pojadę dookoła Polski. Nieprzygotowany, bez sprzętu, bez jakichkolwiek wcześniejszych prób, bez sprawdzenia, czy ten rower da radę. A jednak udało się. Z lekką pomocą przyjaciół. Jeśli chodzi o jakieś tam gdzieś tam podwózki czy coś, bo tam też zdarzyło się parę razy, że ktoś mnie podwiózł tam parę dziesiąt kilometrów, paręnaście kilometrów, czasem parę kilometrów, a to już coś. No ale też nie obyło się dzięki, ten wyjazd by się nie udał dzięki widzom, którzy pomogli mi w uzbieraniu funduszy na ten wyjazd, którzy pomogli mi w zdobyciu trochę sprzętu. Nie miałem jakiegoś tam fajnego sprzętu. Teraz mam na pewno sprzęt, którym jestem w stanie sobie wszędzie poradzić i mam wszystko. Na jakieś tam piwaki, wyjazdy i takie rzeczy. Kiedyś tego nie miałem. Także taki sprzęt patologiczny, gdzie można na jeden dzień na dwór wyjść z tym i to też wątpię, czy za daleko, żeby się nie zapuścić. A jednak trzy tygodnie z tym sprzętem sobie poradziłem. Do dziś jeszcze on działa. No ale też wynikła taka sytuacja, że faktycznie miałem jechać na tydzień do półtora tygodnia. Myślałem, że to tak według obliczeń moich nawigacji w telefonie, to miałem tak to pięknie te kilometry zrobić. Okazało się, że dwukrotnie więcej czasu mi to zajęło. No ale oczywiście przed wyjazdem przeliczyłem sobie średnie wydatki dzienne. I to takie minimalistyczne, to ja na skromnie i w ogóle. Oczywiście ten budżet okazał się za mały. W ciągu dnia wydawałem naprawdę więcej. Poza tym wyjechałem w taką pogodę średnią, a przyszły dni naprawdę wielkich upałów, gdzie to słońce grzało, bardzo dużo szło na picie, bardzo dużo szło na to, na tamto i te wydatki moje się przewyższyły. No ale i tak pomimo wszystko po jakimś prawie dwóch tygodniach okazało się, stojąc w sklepie zakupami przy kasie, okazało się, że na koncie nie mam wystarczająco dużo środków, żeby sobie to kupić. Wtedy na momencie usiadłem, zrobiłem filmik, którym tu powiedziałem, że wynikła taka sytuacja, teraz nie wiem, co mam zrobić. Nie musiałem moich widzów, nie musiałem prosić o nic, a naprawdę pomogli mi to naprawdę tak bardzo dużo, że ja na pewno nie liczyłem, sądziłem, że może ktoś pomoże i nie wiem, przeleje mi tam, nie wiem, z 20 zł, żeby chociaż do drugiego dnia miał jakoś tam przytrzymać, później ja sobie jakoś poradzę, coś wymyślę. Już tam miałem w planach jakieś nawet tam zajechania gdzieś po drodze do bliskiego Bociana, Providenta, coś w tym stylu. No cokolwiek, no dałbym sobie radę z pewnością. Może by było to ciężko, ale no jestem takim człowiekiem, zawsze w życiu sobie daję radę. Jednak nie musiałem sobie aż tak bardzo dawać rady, bo wy pomogliście mi tak wtedy bardzo, że do samego końca wyjazdu, do powrotu do domu tych pieniędzy na 1000% mi starczyło. Także no dzięki wam, wszystko dzięki wam, dlatego ten wyjazd był tak udany. Wiele tam wrażeń, wiele przeżyć, wspaniałych poznania, cudownych ludzi, których tam spotkałem po drodze, u których mogłem się zatrzymać, których mogłem tylko poznać przelotnie. Same wspomnienia cudowne, także one pozostają w głowie i na YouTubie oczywiście. Także no tyle, z poszukiwań tak samo bardzo dużo radości czerpałem, gdy znajdowałem fajne rzeczy. Tak samo czerpię z lasu, czerpię wielką radość, czerpię dużą moc. No i oczywiście idę wyładowywać baterie. Ktoś tam idzie do lasu ładować, ja idę je rozładować, bo tej energii, takiej złej energii, człowiek w ciągu tygodnia nazbiera dużo, że idę do lasu i ta energia, jak bateria, się rozładowywuje. Spokojny, wyciszony. Dlatego tak naprawdę to wszystko i wyłącznie wszystko dzięki wam. Żeby nie wy, ten kanał by nie istniał. Nie miałby sensu istnieć. Nagrywać dla samego siebie to nagrywam od zawsze i te po prostu materiały są gdzieś u mnie na komputerze, na laptopie, na jednym czy na drugim.
służą jako pamiątki. I to mógłbym tak sobie tylko je zostawić, ale kanał naprawdę istnieje tylko dzięki Wam i tylko dlatego to wszystko jeszcze jak na razie gra. I na razie będzie grać, także sądzę, że jeszcze tych wyjść do lasów będzie sporo. Co do dalszego ciągu, weekend teraz z przyjaciółmi też będzie z pewnością ekstra, dlatego już nie mogę doczekać. Też będzie z tego film, postaram się, na pewno dużo nie będę nagrywał, ale postaram się nagrać cokolwiek, aby Wam pokazać, jak taki sobie nockę taką w lesie, w sumie to nie nocka, to będzie cały dzień, nocka plus drugi dzień, ile tego drugiego dnia, tej niedzieli, nie mam pojęcia, ale wracam do domu, pierwsze co to siadam i montuję dla Was film, tak żebyście jeszcze, możliwe, że jeszcze w niedzielę wieczorem taki film zobaczyli. Postaram się jak najszybciej. Także chyba wszystko, no za wszystko jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Bardzo mi miło gościć takich wybitnych gości jak Wy, takich widzów na moim kanale. A abyście zawsze ze mną byli i abym Wam się nie znudził. Dziękuję Wam za wszystko jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiam Was. Taki miał to być krótki film, wyszedł jak zwykle. A nie powiedziałem wszystkiego, a nawet nie powiedziałem w sumie, no może powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, to tylko 10%. Więcej już nie chcę gadać, bo to by było wszystko za długie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Na razie, cześć.